Historia. Tradycja. Nowoczesność. Perły czarnej Nidy. Ponad 150 wystawców z kraju i zagranicy zaprezentowało się podczas 7. edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AgroTravel. Wśród nich nie mogło zabraknąć również lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy, która wraz z 3 gminami wchodzącymi w jej skład, Chęcinami, Morawicą i Sitkówką Nowiny, promowała atrakcje turystyczne, historyczne i geologiczne znajdujące się na tym terenie. Nie zabrakło także promocji szlaku kajakowego. Podczas 7. Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, które odbywały się w Kielcach, z powodzeniem prezentowało się stoisko lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy. Tutaj głównie promowano powstały 2 lata temu na terenie 3 gmin szlak kajakowy. Licznie odwiedzający stoisko zgodnie podkreślali, że malowniczy szlak kajakowy biegnący przez 3 gminy Morawice, Chęciny i Sitkówkę Nowiny to fantastyczna oferta turystyczna, doskonale uzupełniająca dotychczasowe atrakcje, jakie znajdują się na terenie tych 3 gmin. Jak pan ocenia szlak kajakowy przebiegający przez lokalną grupę działania Perły Czarnej Nidy, czyli przez 3 gminy? Myślę, że to jest ogromny potencjał dla tych gmin, bo to rozszerza jakby zakres zainteresowania turystów. Szlaki kajakowe to jest potencjał gigantyczny, tak bym powiedział, bo to nie jest jakby oferta skierowana dla jakichś bardzo profesjonalnych grup, ale dla osób, które trochę chcą uciekać z jakiegoś tam gwarnego miasta i skorzystać z oferty bardzo nietypowej. A jeśli do tego jeszcze nałożymy tą warstwę historyczną tych miejscowości, to myślę, że sukces murowany. Cieszę się, że są stannice, że między innymi włączone zostało w to także Muzeum Wsi Kieleckiej, bo dla nich to także metoda na rozszerzenie swojej oferty. Do aktywnej formy spędzania wolnego czasu zachęcał wójt gminy Sitkówka Nowiny, Sebastian Nowaczkiewicz. Panie wójcie, dzisiaj gmina Sitkówka Nowiny promuje się na stoisku lokalnej grupy działania Warto. Mamy co pokazać? Mamy naprawdę wiele walorów przyrodniczych, takich turystycznych, którymi warto się pochwalić. Myślę, że tutaj takim walorem jest szlak kajakowy, gdzie początek właśnie ma na Trzciankach w naszej miejscowości. Jest możliwość spływu Bobrzą. Jest tam już infrastruktura, początek szlaku zaczyna się, jest piękna wiata zrobiona właśnie na tym szlaku kajakowym. Mamy również szlak rowerowy, jest też generalnie możliwość spędzenia tego wolnego czasu na rowerze. Nasze lasy, wzgórza są naprawdę bardzo malownicze, gdzie można aktywnie spędzić czas i tutaj tu jest nasz atut. Myślę, że warto spróbować zachęcić wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć naszą gminę właśnie pod tym kątem. O tym, że wspólna promocja 3 partnerskich gmin wchodzących w skład lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy podczas największych w Polsce targów AgroTravel promujących turystykę wiejską to strzał w dziesiątkę, mówił burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski. Patrząc na frekwencje dzisiaj na targach i tłumy osób, które odwiedzają to stoisko, to sądzę, że jest osiągnięty cel i fantastycznie, że na targach turystycznych tak turystyczna gmina jak Chęciny, która przecież słynie z turystyki, z przepięknych walorów przyrodniczo-kulturowych, słynie z wielu wydarzeń promujących tą gminę i walory tej gminy. Myślę, że takie wydarzenie jak dzisiejsze, targi turystyczne, to oczywiście właściwy kierunek i ma to sens, ponieważ jak widzę, przychodzą tutaj ludzie nie tylko z województwa świętokrzyskiego, ale wielu gości odwiedzających to stoisko to ludzie z innych województw, ościennych województw, a myślę, że gmina Chęciny ma się czym chwalić, ma co pokazywać. Podczas tegorocznych targów na stoisku lokalnej grupy działania Perły Czarnej Nidy można było dowiedzieć się wszystkiego na temat turystyki kajakowej, a nawet zasiąść w najprawdziwszym kajaku i odbyć w nim wirtualny spływ. Pracownicy biura lokalnej grupy działania udzielali również informacji na temat oferty atrakcji turystycznych regionu, w szczególności atrakcji, które oferują gminy wchodzące w skład LGD. Warto dodać, że targi AgroTravel to największa tego typu impreza w Polsce poświęcona agroturystyce.